Między innymi w Strzegomiu i w Wałbrzychu organizowane są debaty. Czego one będą dotyczyły? Temat przewodni cyklu debat to jest prawa kobiet w Polsce. Kobieta, ofiara czy beneficjentka? Chcemy porównać, czy w Polsce są respektowane prawa kobiet i czym te prawa kobiet w Polsce są. Czy kobieta z nich korzysta, czy raczej jest ofiarą tych praw kobiet, które no niestety nie są zbyt liberalne, zbyt dobre dla kobiet. Chcemy pokazać te nierówności wobec praw kobiet w większości krajów normalnych, tak, czyli zachodnich, a prawa kobiet w Polsce, które są bardzo restrykcyjne. I kto weźmie udział w tych debatach? W debatach weźmie udział przede wszystkim liderka tych zmian kobiecych w Polsce, protestów kobiet w Polsce, czyli Barbara Nowacka. Będzie również feministka Kazimiera Szczuka, będzie lider KOD-u Mateusz Kijowski, będzie Paulina Piechna-Więckiewicz, radna warszawska, będzie pani profesor Ewa Waszkiewicz oraz Marta Lempart, liderka strajku kobiet. Doszliśmy do wniosku, że potencjał i siła tkwi właśnie w mniejszych miejscowościach, dlatego też postanowiliśmy stworzyć projekt, który będzie projektem skierowanym do miejscowości właśnie dolnośląskich na początek. Pani Marto, czego dotyczy projekt Wolne Parasolki? Wolne parasolki narodziły się w porozumieniu z ogólnopolskim strajkiem kobiet po fali protestów, które się przetoczyły przez Polskę. Jest to projekt partnerski. W tej chwili partnerami jest Inicjatywa Polska Dolny Śląsk i KOD Dolnośląskie Wałbrzych. Jest to projekt, który zakłada jakby kontynuację działań, które wyłoniły się podczas strajków. Naturalną koleją rzeczy po protestach, które wyszły na ulicę, jest organizowanie dyskursów społecznych, debat, rozmów na temat sytuacji kobiet w Polsce i na świecie również, na temat tego, w jaki sposób wygląda w tej chwili sytuacja kobiety Polki pod względem praw kobiet przestrzeganych w naszym kraju, realizacji ustaw, które te prawa gwarantują, oraz chcielibyśmy, żeby nasze rozmowy, nasze debaty, które organizujemy, wyłoniły pewien obraz, do którego będzie można się odnieść z planami na przyszłość. Co możemy zrobić, żeby dyskurs o prawach kobiet w Polsce troszeczkę odkłamać, ponieważ sprowadza się go tylko i wyłącznie do spraw, do kwestii aborcji i dostępności. Natomiast to nie jest tak. To nie są całe prawa kobiet, to nie jest całe zagadnienie. Bruno mur berliński i nam wszystkim wydawało się, że to szczęście jest już tak blisko na pociągnięcie ręki. Okazało się, że nie dla każdego. Okazało się, że powstają nowe mury i są to po pierwsze mury ekonomiczne, a akurat Wałbrzych jest jednym z tych miast, których ja nie muszę zobaczyć, jak bardzo po 89 roku, w latach 90, 91, 92 i dalej ta nadzieja przestała być nadzieją radosną, a zaczęła być przerażającą perspektywą. Ale do tego wszystkiego doszło pewne zagrożenie praw kobiet. Już w 91 roku kobietom odebrano jedyne prawa reprodukcyjne, jakie miały, nie dając niczego w zamian. A prawa zabierano również dlatego, że od wielu lat cała opozycja była bardzo blisko związana z Kościołem Rzymskokatolickim. Kiedy doszli do władzy, postanowili w prawo pisać zasady wiary, co jest absolutnym błędem, czego nie powinno się robić w państwie świeckim. Co próba zrobienia tego w państwie świeckim powoduje po pierwsze zniszczenie świeckości państwa, po drugie naraża część obywateli na stanie się obywatelami drugiej kategorii. Dzisiaj się mówi o nas drugi sort, ale tak naprawdę to próbowano w sposób drugi sort zrobić już od dosyć dawna. Pani Marto, dlaczego kobiety wyszły na ulicę? Politycy od lat nie doceniają siły polskich kobiet, nie doceniają ich roli i nie szanują ich wolności, nie szanują ich godności. Myślę, że to było powodem takiego sprzeciwu, zwłaszcza w tych małych i średnich miejscowościach. Czyli tam, gdzie kobiety rzeczywiście, żeby protestować, musiały się bardzo odważyć, musiały się sprzeciwić tej roli, w której bardzo często są dość mocno uwięzione. Myślę, że to jest pole do dalszych dyskusji, że to jest taka nowa fala feminizmu w Polsce, czyli takiego feminizmu, który wyrasta wprost ze sprzeciwu wobec tego, co robią politycy. Nie tylko w kwestii aborcji, ale w kwestii tego, jaka jest rola i jak są traktowane kobiety w Polsce. Ja myślę, że stoimy teraz w obliczu bardzo, właściwie tak ogromnego wyzwania, z jakim nie sądziłam w ogóle, czy się kiedykolwiek będę w życiu mierzyć. Ludzie chcą mieć dzieci, mają dzieci, ale absolutnie na warunkach własnych, tak? Rodziny
idealne. Natomiast z drugiej strony zdarzamy się z taką, to jest to wyzwanie, o którym ja powiedziałam na początku, zdarzamy się z nieprawdopodobną kontrreformacją, reakcją, próbą cofnięcia właśnie tego fundamentalnego uznania kobiet za ludzi pełnoprawnych i faktów płodności, seksualności kobiet za podmiot praw, a nie coś, czym się zarządza w państwie albo w rodzinie. Wedle tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, tradycji mówię, konserwatywnej tradycji, fundamentem społeczeństwa nie jest człowiek, tylko rodzina. W rodzinie rządzi mężczyzna. Pierwsza osoba, którą ma pod kontrolą, to jest żona. Poniżej żony są dzieci, a na końcu tego ewentualnie pies albo dobytek. I jak jeżeli naprawdę nie zaczniemy stawiać oporu, to skończymy w epoce palenia czarownic i nie wiem, chłostania czy kamieniowania cudzołożnic. Brzmi to jak jakaś głupia gadka, ale już parę rzeczy się stało. I myślę, że to działa na takiej zasadzie, że gdzie nie ma oporu, tam patriarchat po prostu idzie po swoje. Tytuł dzisiejszej debaty to w sumie pytanie. Prawa kobiet w Polsce. Kobieta ofiara czy beneficjentka? Jak by pani odpowiedziała na nie? Proszę Państwa, ja bym nie uważała określenia ofiara, bo ono jest pejoratywne. Natomiast można dostrzec, że jest ogromna różnica w sytuacji kobiet w zarobkach, w dostępie do wysokich stanowisk. Czym niższe stanowisko i mniej płatne, tym więcej kobiet. I to są zjawiska, które nie są dobre i z którymi powinnyśmy właśnie walczyć. A jak możemy z tym walczyć? Przede wszystkim aktywność polityczna. Kobiety powinny być w samorządach, powinny być we władzach, bo tylko taką metodą można starać się zająć lepsze stanowisko. I tak udało się już w Polsce gwarantować kilkadziesiąt procent, 35% na listach wyborczych. To jest już sukces. Ale dlaczego 35, a nie 50? Mamy kraje, takie jak Szwecja, gdzie w parlamencie połowę stanowią kobiety. I Polska powinna rok po roku do takiej sytuacji dążyć.